Witam, Nuf, 18 listopad 2017 rok. Jest to najbardziej pozytywny czas w naszym roku. Jowisz jest władcą tego czasu, tego miesiąca i obdarowuje nas łaskami. Także stwierdza się w królewskiej wiedzy, że gdyby Jowisz był dużo większy, to by był drugim słońcem w naszej galaktyce. Ta energia Jowisza rozświeca nasze smutne życie. Miesiąc czerwca jest trzecim miesiącem w naszym kalendarzu lunarnym. W tym jest sekret, że najpierw jest waga, która dąży do konfrontacji, do medytacji, także do informacji międzyludzkiej. Z kolei Skorpion to czas rekolekcji, czyli czas myśli, które musimy odrzucić i chcemy je zlikwidować z naszego ja. Z kolei Strzelec to ten czas właśnie, na który tak czekaliśmy. Strzelec to przede wszystkim bardzo poważne ograniczenie. Siła w tym, że trzyma napięty łuk i strzałę, która ma zdobyć nasze horyzonty. Lecz czy wytrzyma sam to napięcie i ten strzał, który będzie tym strzałem doskonałym? Zdobycie tego, do czego celujemy. Świadomość nasza w tym okresie jest narażona na najważniejsze problemy. Problemy, które sobie sami tworzymy. Energia Słońca, którą widzimy, bo odbija się od nas i dzięki temu mamy nasze spostrzeganie świata. Jowisz daje nam tą duchową energię, która się odbija, ale w naszej świadomości. W gruncie rzeczy, czy chcemy to zobaczyć, co widzimy? Czy widzimy to, co chcemy zobaczyć? Czy nie poznałeś Strzelca, który cały czas walczy ze wszystkim? Czy on nie jest gotów do tej walki w każdej chwili? Czy w dodatku nie naraża swojego życia w tym momencie? Zobacz i zanalizuj jego. Zastanów się, jak będziesz walczył. Jaka będzie tego przyczyna i jaki skutek? Kiedy wchodzimy do walki, to jest walka przede wszystkim z naszym lękiem, z naszym ja, z naszą słabością i niechęcią do pójścia do przodu. Wolimy wycofać się, niż pójść dwa kroki dalej. Strzelec to przyjaciel, który zawsze ci pomoże, który dąży do tego, żeby dać ci jak najwięcej, żebyś mógł istnieć i zaistnieć. I też świadomość nasza, każdego z nas powinna dążyć zgodnie
z rytmem planet, czyli czasu, który nam wyznacza kosmos. Ta zmiana, która następuje w nas, wewnątrz, widoczna jest na zewnątrz, a odbierana przez innych jako po prostu cud. Żadna inna pora roku nie daje nam takiej świadomości i tylu cudów. Jesteśmy w stanie połączyć się przez medytację, kontemplację, modlitwę z najważniejszym, z Bogiem. Jedyną rzeczą, którą musimy wykonać za wszelką cenę, to otworzyć nasze serce, pokochać wszystkich dookoła, uwierzyć w to, bo świat chce tego. W tym miesiącu możemy stać się gwiazdami i światłem, które poprowadzi innych. Przecież to świat na to liczy. I ty, i ja, i wszyscy razem czekamy. Także na ciebie. Przecież ta walka jest zawsze przed nami. Musisz uwierzyć w zwycięstwo, ponieważ jesteś, jaki jesteś. Strzelcy to przede wszystkim podróżnicy. To osoby, które w późniejszym okresie swojego życia starają się ustatkować po to, żeby założyć własne rodziny. My możemy to wykorzystać w ten sposób, że w tym czasie możemy podróżować wewnątrz siebie i tam poznawać własną naturę. Możemy kochać teraz, a nie później. Możemy znaleźć w sobie siłę tworzenia świata. Kiedy wejdziemy do wewnątrz, do naszej świątyni, wtedy ujrzymy miłość, dobro, to, co jest najważniejsze dla każdego z nas. To, co nas prowadzi tam do najwyższego. Życzę wam bardzo wiele światła, wszystkich błogosławieństw, cudów. Przecież Stwórca to przygotował dla nas, bo to jest najpiękniejszy czas. Wykorzystaj go. Przede wszystkim dla siebie, bo wtedy będziemy wszyscy razem, bo kiedy będzie tobie dobrze, to im nie będzie lepiej.